Witajcie serdecznie, ja nazywam się Paweł Winiarski, a przede mną stoi komputer Huawei MateBook 13. Zapewne część z Was wybiera właśnie prezent na komunię i pokażę Wam, dlaczego ten właśnie sprzęt może okazać się dobrym wyborem. Niedawno opowiadałem na kanale, dlaczego Huawei MateBook 13 to dobry komputer do nauki. Dziś pójdziemy w trochę inną, myślę, że ciekawszą dla młodszego odbiorcy stronę, czyli rozrywkę. Sam za dzieciaka miałem dostęp jedynie do telewizji, potem pojawiła się satelita i wypożyczalnie kaset wideo. A dziś mamy YouTube'a, serwisy streamingowe i serwisy VOD, które kuszą tak dużą ilością materiałów, że prędzej zabraknie czasu niż rzeczy do oglądania. W przypadku mobilnego komputera, którego będziecie używać do oglądania filmów, bajek czy seriali, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na trzy rzeczy. Po pierwsze, bardzo dobrej jakości ekran Full View 2K z minimalnymi ramkami, świetnym odwzorowaniem barw i bardzo dobrymi kątami widzenia. Przy filmach bardzo istotne jest też audio, szczególnie, że wielu producentów ultrabooków zaniedbuje ten aspekt. Tymczasem MateBook 13 posiada głośniki wspierające system Dolby Atmos. Oznacza to, że nawet na tak małym komputerze dostaniecie namiastkę przestrzennego kinowego dźwięku. Trzecia sprawa to mobilność, czyli możliwość oglądania filmów, bajek czy seriali poza domem. Sam w tym celu często korzystam w podróży ze smartfona, głównie dlatego, że nie mam ochoty wyciągać dużego, ciężkiego laptopa. W przypadku MateBooka 13 ten problem znika. Komputer ma wysokość 15 mm, jest więc bardzo smukły, waży jedynie 1,33 kg, a w pudełku ze sprzętem znajdziecie małą, zgrabną ładowarkę, która uratuje Was, kiedy komputerowi skończy się energia. Ale nie sądzę, by była tak często używana, bowiem MateBook 13 na jednym ładowaniu będzie spokojnie działał około 10 godzin. A gdzie szukać filmów, bajek i seriali dla 9-10-latka? Możliwości jest sporo. Mamy na przykład serwis Netflix, który dodatkowo pozwala utworzyć profil dla dziecka, a algorytm będzie wtedy dobierał treści pod młodszego odbiorcę. Jest też na przykład HBO Go, mamy serwis Player, VOD.pl czy Ipla. Trudno mi wskazać konkretne treści, bo każdy lubi coś innego, ale jestem więcej niż pewien, że pociecha znajdzie tam coś dla siebie.